W dzisiejszym odcinku poznacie najstraszniejszą postać, jaka istnieje, czyli Mundropa! Oraz jeszcze taka dla was informacja, chciałem was zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ tam pojawi się post, jeszcze nie wiem czy na Instastory, czy ogólnie jako post, gdzie będziecie mogli dla mnie zadawać pytania na Q&A, więc jeżeli chcesz mnie o coś zapytać, to wyczekuj właśnie tego posta, zaobserwuj mnie od razu, tutaj macie teraz nazwę mojego Instagrama, na niego zapraszam i co? Życzę wam miłego oglądania. To szybciej, no. Posłuchaj, to nie jest takie łatwe, dzieciaku, coś takiego robić ciągle. Naprawiam te roboty od 2 godzin ponad. No ale czemu? Posłuchaj, 2 godziny, ale dzisiejszego dnia. Pamiętaj, robię to już od 3 dni. 3 dni naprawiam te roboty, widzowie. Serio, mam dosyć. Ty tylko tutaj jesteś tak, hej, kiedy skończysz, jeżeli mogę już Freddy'ego? No posłuchaj, Freddy się jeszcze robi. Halo, Freddy, jak tam twoje systemy? Halo? Zero. Widzisz? Ma się dobrze. Halo, ty? Tak, ty? Jak tam systemy twoje? Źle. O, widzisz? Jeszcze lepiej. Okej. Okay. A ty? Kurczak, halo? 2 na 10. Widzisz? Też jeszcze lepiej. Okej, okay, a ty, aligator? 0. A, to też tak samo. No posłuchaj, to nie jest takie łatwe ich tutaj robić. No jesteś... ale pośpiesz się chociaż, jakkolwiek szybciej to rób, no. Nie, czy... Posłuchajcie, ja totalnie szczerze, widzowie, ja bym już był w tym miejscu. Ja bym był tutaj z dziewczynami i z chłopakami, się tutaj z nimi integrować. W sumie z tym Rudem to nie. Ale i ogólnie bym się z nimi tutaj zintegrował, więc już bym wolał ich niż tutaj ciebie. Co ty w ogóle tutaj robisz? Jesteś moim tutaj termozjadem. No ale przecież to ja przy Freddy mam być, no. Ach, posłuchaj, masz szczęście, że gdyby nie ty, to bym nie poznał takich cudnych okazów jak te roboty. Serio, to jest jedyna rzecz, której ci akurat zawdzięczam. Tylko jedyna rzecz, rozumiesz? Jedyna. Reszty... Ale tak szczerze, gdybym ja robił to wszystko, to by to szło znacznie szybciej, no. Co? Ty? Nie! Nie, posłuchaj. Ty nie jesteś naukosem jak ja, nie jesteś takim przystojniachą jak ja. Oraz nie masz takiego talentu jak ja, więc nie wiesz, czy będzie to szybciej szło. Posłuchaj, to nie jest takie proste powiedzieć, ej roboty, działajcie, wiesz? To tak nie działa. Serio. Patrz. Freddy, działaj. Nie. Widzisz? Mogę. Widzisz? O, on nie może. To nie jest takie łatwe, więc daj mi tutaj robić, okej. Okay. Freddy. No, trochę. Uważaj na niebieski. Kabelek. Okej, okay, dobra. No ale ostrożniej, no. No, jestem ostrożny. Chyba no tak. Nic nie zrobię. A może tak się siekierą, to... No, chwila, on mówi, żeby uważać na czerwony, co nie? No to czekaj, gdzie jest czerwony? Nie. Tutaj nie. Jest. Dobra, no to... Ostrożnie. Okej, okay, posłuchaj, mam tego dosyć. Od 3 kilku dni już mnie wkurzasz, serio. Nie wiem, co mam z tobą zrobić. Posłuchaj, oni nie chcą się z tobą bawić, bo już ich też wymęczyłeś przez... 3 godziny ich wymęczyłeś, to jest niesamowite. Rekord, czajcie? Przez 3 godziny mieli zadanie się nim zaopiekować i nie dali rady. To było dla nich za bardzo trudne. Nawet Rudy był cicho, a to już jest coś. No są nudni po prostu, nie umiem się bawić, no. Oni są nudni? Posłuchaj, ty też jesteś, ty też nie jesteś święty. Przynajmniej jestem mniej nudny niż ty. Okej, okay, miarka się przebrała. Otwieram te roboty. Co z tego? Wiesz co? Mam pomysł. Idę po swoją maszynę, idę zrobić noc. Otworzę tutaj kraty i zostawię cię z nimi sam na sam. Tylko spróbuj. Okej, okay, dobra. Gdzie jest moja maszyna do zmiany dnia? Dobra, aż nie, jeszcze tego nie zrobiłem. Jeszcze takiego systemu nie mam. Ale i tak się na tobie zemszczę. Serio. Nie chcecie z nim tutaj być. I posłuchajcie. Pamiętajcie, zostawcie tutaj 1800 łapek w górę, to jest próg tego odcinka i wierzę, że wy zostawicie, bo wy w końcu jesteście koksami. No nie jesteście koksami, no jesteście koksami, jesteście. Oraz przede wszystkim napiszcie, co mam z nim zrobić. Albo co wy byście zrobili na moim miejscu, serio. Czy na przykład, nie wiem, byście go wysadzili, czy wysłali w kosmos, no nie wiem. Jak dla mnie, to ja powinienem ich naprawiać do ciebie, gdzieś uwięzić, bo ty naprawdę nie dość, że przynudzasz, to jeszcze źle to robisz i bardzo długo. Ja przy... Okej, masz przerąbane, Wiesz co? Mam pomysł. Mam pomysł, widzowie. Co takiego mu zrobić? Zrobię dla ciebie teraz specjalny wybieg i specjalnego robota, żeby się tobą zajął, kiedy Freddy'ego nie ma, jasne? Co? Jak to? Nie, ja zostaję z Freddy'im. Gregory, niech ci załatwi jakiegoś kolegę na teraz. Bo przynudzasz też Gregory. Niech on nas już naprawi. Też mam dość leżenia przez 3 dni. Widzisz?
Ha! Więc dlatego, posłuchajcie, dajcie mi dosłownie kilka godzin, ja zaraz tutaj będę po cięciu i zobaczycie, co dla niego stworzy. Posłuchaj, to ci się bardzo spodoba, robiłem to przez kilka godzin, uwierzcie mi, to mu się bardzo spodoba. Ja nie spałem kompletnie przez ten czas, serio. Gregory jest dla mnie utrapieńcem, serio. Największym pasożytem, jaki istnieje, to ty jesteś, wiesz? Chyba ty dla mnie. Dobra, wiesz co? Otwórz oczy, mam coś dla ciebie. Uwaga, bye! A, widzisz, co dla ciebie stworzyłem? Plac zabaw dla dzieci! Tutaj możesz się bawić. Patrz, masz tutaj nawet mały pigaj, tak? Tu się nazywa widzowie? Najpierw mi poprawcie. Patrz, tutaj możesz tak sobie chodzić, widzisz? Patrz. Ja nie chcę. Ale nie, mam tu gdzieś. Posłuchaj, będziesz się tak bawić. Patrz, masz tutaj nawet huśtawki, Tomasz. Oraz przede wszystkim masz nową opiekunkę. Gregory, poznaj Sunrise'a! Woohoo! Witajcie w moim żłobku! Widzisz? Możemy się pobawić, możemy porysować, poukładać klocki. Różne rzeczy, mamy tu dużo atrakcji. Tak, posłuchaj, możesz korzystać jak chcesz. Sunrise, Sundrop, jak chcesz. I wiesz co? Woohoo! On będzie pilnować przede wszystkim kilku rzeczy. Po pierwsze ciebie, żebyś tutaj był i się właśnie nim bawił ciągle i żebyś mi nie przeszkadzał. A przede wszystkim będzie pilnować, czy ty, jako mały chłopiec, spełniasz wszystkie wymogi, czy ty śpisz, czy nie. I co najlepsze? Dokładnie. O, ma jeszcze tryb nocny. Dokładnie. I on się bardzo spodoba, on jest też bardzo przyjazny. On pilnuje, czy ty śpisz, czy nie. On ci opowiada bajki, filmy z nim oglądasz. Tam macie na telewizor, możecie tam filmy oglądać. Z tego, co widzę, to on jest tak samo zanudzający jak ty. Nie martw się, chłopczyku, pobawimy się! Widzisz? On już ciebie lubi. Gregory, no, zaufaj mi, zaufaj mi. Powiem? Mamy tu basen z kuleczkami! No, Gregory, macie sobie chodź. Basen z kuleczkami! Chodź do basenu z kuleczkami! No idź z nim, no, pobaw! No. Pobaw się, serio! Sam się tu pobaw, no. No nie, no Sunrise, to patrz jaki on jest świetny, ja cię... Ja tylko jesteś taki... Jesteś cudownym chłopczykiem! Chodź się pobawić w kuleczkach! Nie. Posłuchaj, on chce się to bawić, no nie... Patrz, masz kolegów! Oho... No, dobra, no. Idę! O, dobra. Ha, dobra, no to ja przyjdę tutaj za kilka dni, jak tutaj naprawię Freddy'ego. Do powodzenia, Sunrise! Cześć! Jaciek, jak uwielbiam, musisz... To teraz polenikami się pobawimy. Chyba będzie dla nich fajnie. Freddy, możesz chodzić? Czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie, ale już mogę siedzieć, to już zawsze jakiś plus. No i dobra, a ty? Jak tam u ciebie z chodzeniem? Bolą mnie oczy. A, spokojnie, a jak tam u ciebie? Boli mnie dziób. A u ciebie? Wszystko mnie boli. A, no to spokojnie, wyjdziecie z tego. Spróbujcie teraz chodzić. Chyba dacie radę, dajecie. No dobra, no nie dajesz, jestem pewien. Dajesz radę. Dajesz. O! Dobra! Trzymam równowagę! Ja chodzę! Trzymam równowagę! Moje łapki! Spokojnie! Wstawaj! Chodzi. Pomogę ci! Łap mnie! O! Nie! Łap mnie! O nie! Chodź i zobaczyć! Posłuchaj, Freddy, jak ty już możesz chodzić, to co? Patrzmy, co tam u twojego podopiecznego. W ogóle już 20 dni minęło, taki fun fact. Już 20... Ile? 20, tak! Byliście w trybie nocnym wszyscy! A ja... Ciągle tutaj siedziałem i pracowałem bez... Sprawdzałeś, czy wszystko u niego dobrze? Czy żyje? Czy... Nie zjadł go? Nie, ja tutaj się wami zajmowałem. On ma Sunrise'a, 20 dni minęło. Nic a nic? Nic a nic. A dawałeś mu jeść chociaż? Sunrise mu dawał. Robot? Tak. Jesteś pewien? Mhm. Ma kuchnię? Tak. Chwila, kuchnia? O nie. A spokojnie, on coś na 100% wykminił. On miał mi dawać znać, jakby coś było nie tak. Może się przejdziemy, co? No chodźcie tutaj, zobaczmy jak tam u Gregorego. Dobra. Zobaczmy jak tam u niego. No patrzcie, będzie wszystko git, będzie na stówę wszystko git. Zobaczymy. Zagramy w klasy albo w innego berka. Pożywkowanego. Ja już nie wytrzymam. Gregory, pomaluj czekajcie. Cześć. Gregory. Cześć. Gregory, halo. O, doskonale się nim zająłem. Właśnie, widzę Gregory. Lecz on jest zmęczony. Posuń się ode mnie. Gregory, spokojnie. Ale tylko nie, ja. Właśnie chcę się dalej. Ale patrz, Freddy jest gotowy. Freddy, to ty! Tak, to ja, chodź tu młody. Co ci się stało? Co on ci zrobi ze sobą? Co ty mu zrobiłeś w głupiej robocie? Czekaj, Sunrise. Gregory, tak? Czemu ty masz takie wory pod oczami? Wiesz, abyś nie spał. Pytaj jego. Ej. Oj.
Czemu on ma pory pod oczami? Oj, chyba o ciebie zapomniałem. To miała być pora nocna w końcu, czy nie? Nie. Oj, chyba o tym. Gregory, miałeś porę nocną, prawda? Jak widać, nie. Oh. Chyba jednak o tym zapomniałem, ale dobrze się pomieliśmy przynajmniej. Uhu! Jakiś dziwny on jest. Tak, on jest zaprojektowany, żeby właśnie z dziećmi się zajmować. Sunrise, posłuchaj. Tak. Chodź ze mną na chwilę na słówko. Już idę, słucham. Czemu ty zapomniałeś o porze nocnej? Po prostu zapomniałem, bardzo miło mi się z nim bawiło. Ale masz to w systemie przecież, wtedy się, wiesz, zamieniasz w tego drugiego. A, w tego! Rozumiem. Nie chciałem się w niego zamieniać, no przepraszam, no ale tak to jest. Jak to nie chciałeś się w niego zamieniać? No tak to jest, no. Posłuchaj, zrobimy tak, ty teraz odpoczniesz, San. Gregory się tutaj prześpi, bo w sumie nie mamy tutaj dla niego tutaj, przytakujmy łóżka. Prześpi się, na spokojnie, Mundrop się nim zaopiekuje, bo taką się nazywa, jak wiecie, więc będzie wszystko ok. Dobra, chodź, idziemy zgasić światła, Gregory, pójdziesz spać. Nie, nie musimy tego robić, no halo, słuchajcie, pobawmy się w coś. Nie, Sunrise, nie. A może to z jeszcze nie pozjeżdżajmy, nie musimy tego robić. Nie, chodź. Może chodźmy będzie rano, dobra? Mamy tutaj drabinki, pobawmy się w małpim gaju może. Nie, Sunrise. Trochę za duży jestem. Okej, jesteśmy już tutaj w recepcji, nie, ty jesteś. Nie klikaj tego, po prostu się pobawmy może. To jest nie. Pomysł. Znaczy, jaki wypadek, ma ktoś może z was latarkę? Ja mam. O, to daj, proszę. Mamy jeszcze nie, przecież mam pigajtu, a może w telewizji pooglądamy? Nie, wiesz co, ja wolę... Może telewizję. Sunrise, wiesz co, odpocznij, na luzi. Okej, no i jest nie, noc. Co żeś ty zrobił? Spokojnie! Spokój się! Ale... Co ty z nim zrobiłeś? Ale o co chodzi mu? Pobiegł. No ja tylko światło włączyłem. Rety, się boi ciemności? Nie, on ma po prostu nocny tryb. Czy oby na pewno nic tam nie zepsułeś? A jaki to tryb? Mundrop! Może kabelki pomyliłeś? Nie. No spokojnie, on się teraz z tobą zajmie, będzie bardzo fajnie. Dzieci muszą iść spać! O! To chyba on... On tak miał wyglądać? Dobra nocka już się skończyła! Co ty z nim zrobiłeś? Strasznie! Ej, Mundrop, czekaj! To czy Sunrise? Nie wiem, ktokolwiek... Może ty lepiej do niego nie podchodź? Czemu mam nie podchodzić? To jest mój animatronik. Ale on jest straszny teraz! On mi nie zrobi krzywdy, on mi nie zrobi... Radzę ci uważać. To wszystko w porządku? Ona mnie wyskoczył na mnie! Mówiłam, masz uważać na niego. Dzieci muszą iść do kąta! Co ty zrobiłeś, człowieku? A czy nie, człowieku? Okej, jest niebezpiecznie, no to czas się chyba stąd, wiecie, urwać. Coś... Już dawno po dobranocce! Może to wybije. Poczekajcie. Ten ktoś mnie... Właśnie, nie możesz tego wybić. Zrobię tutaj wszystko, żeby ten, no wiesz, było bezpiecznie. No to super, czy teraz nie wyjdziemy stąd? A masz jakieś, nie wiem, jakieś dźwignie czy coś, żeby to otworzyć z tej strony? No w teorii mam! Musimy a ty jesteś mądry, masz tu komputery, weź coś zrób, jakiś kodzik czy coś. No, nie działają, odłączyłem prąd. No! I głupi. Ja to jest... Jak naukowca jesteś bardzo głupi. Posłuchaj, mam za to generatory. Na spokojnie, tylko... O nie. To weź to napraw. One gdzieś są tutaj. Gdzie? Że to coś się miało... Ja się nie zmieszczę do tego. Ale my się zmieścimy obaj. Czy ale wy Gregorego? Bez nich? No, bez nich. Wybacz. Nie. Bez nich nie. Nigdy. Musimy jesteśmy iść. Za duzi, żeby tam wejść. Albo wszyscy, albo spać! Posłuchaj, no chodź za mną, Gregory! Nie bój się, spokojnie, nie bój się! O nie. To nie jest nic strasznego, zaufaj mi. Gdzieś tutaj powinny być te generatory, ale nie mam pojęcia gdzie. Gdzieś tutaj je upchnąłem. Chyba są na samej górze, coś w tym stylu. Okej. Jest. Trochę źle. Mundrop jest trochę dziwny. Trochę nastała noc! O nie. Tak, wiem, że jest noc!
No spokojnie, gdzie są te generatory? Gdzie są te generatory? Gdzieś one tutaj powinny być. Gdzieś on tutaj powinien... O! O, jest! Okej, okay, pierwszy z pięciu zapalony, dobra. Ja mówiłem pięciu czy dziesięciu, bo już zapomniałem. Chyba pięciu. Pięciu? Dobra, to jeden z pięciu mamy gotowy. Dobra. No nie. Okej, okay, nie. O nie, on tutaj jest. Proszę. O nie, okej, okay, jeszcze raz. Chodźmy tędy, gdzieś tutaj powinien być drugi od razu. I tego gdzie? Okej, okay, nie ma tutaj. Nie ma nic. Nie ma nic. Może no. Zaśpiewać wam kołysankę? Nie, dziękujemy. O, idealnie. Kolejny. Dobra, teraz zostało jeszcze trzy. Tego gdzie ja je ukryłem? Chyba gdzieś tutaj jeszcze, po tym placu. Gdzie ciemno. One są? Spokojnie, nie powinno być aż tak źle. Co to było? Widziałem, co wam był. Ja cię, że nawet jako nie ma nigdzie, okej, okay, nie błąkajcie się po ciemności! Nie, dziękujemy! Tero, dziękujemy Sunrise, ale nie! Znaczy mądro, co ja mówię! Gdzie jest kolejny? Gdzie? O, tu jest! O. Dobra! Jeszcze dwa. Chyba... Dzieci muszą mi stać! Nie, Mundrop, wiesz co, pogadajmy! Ty jesteś fajny, ja ciebie stworzyłem, wiesz! Właśnie zaopiekuję się wami! Nie, dziękujemy! A co dokładnie z nimi zrobiłeś, że on taki się stał? Nie mam pojęcia, szukaj przedostatniego! Szukaj! Ej, pomóż mi znaleźć! Ostatni! Freddy 5, pomóż mi, Freddy 5! Nie, o nie, on stracił już Tutaj jest, dobra! Jest! Czekaj jeszcze raz. Mamy to! Włączony! I... Halo, światło? Nic coś się nie dzieje. Nie, może guzik musimy włączyć. Tak, guzik na stole musimy włączyć. Działaj! Działaj! Freddy 5, ratuj nas! My dzieci muszą iść spać! Nie patrz się tak na mnie, Freddy! Ja cię! Najgorszy jumpscare, jaki dostałem! Wy macie to lepiej, widzę, bo ja to ściżam dla was i macie coś kompletnie innego, ale no... A, gdzie? O! Freddy 5, się dzieje? Leżakowanie! O nie, to on! Ej! Czemu się, proszę, nie mogę? Przykleiłeś nas? Dokładnie! Okej, okay, Mundro, posłuchaj, jestem twoim stwórcą. Oj, już nie tym razem, drogi stwórco. Jak to? 28 dni nie dałeś mi dojść do władzy. 20! I teraz masz to! 20, masz halo. To, o co się prosiłeś. Ej, to może mam propozycję, to może wszystkich nas uwolnisz, łącznie z Freddym 5, my wyjdziemy, a twórca cię zostawimy, co? Ej, no nie! Co sądzisz? O, właśnie. Bo my nic nie zrobiliśmy, ty tylko dla młodego. To wy wszyscy pójdziecie teraz spać! Ale my nie możemy spać, jesteśmy robotami! Posłuchaj, nie możemy mądro coś takiego zrobić, posłuchaj, musimy się jakoś uwolnić. Możemy pójść na coś? O nie. Freddy 5, zrób coś, jesteś przywiązany do krzesła! Freddy! Czekaj, co możemy zrobić? Mundrop, co ty chcesz? Idealna ciemność! O nie... Okej... Okay. Po co go tworzyłeś? Co? Po co robiłeś tryb nocny? No dla niego! Żeby Gregory był... Nie mógł być jeden robot? Po co mu robiłeś dwie wersje? No patrz, była jedna wersja i co? On nie mógł spać! Było nie robić tej nocy. Blaskotek na płotek. Słuchajcie, mam tutaj tarczę i te narzędzia swoje jeszcze. Mam pomysł, może coś zrobię. O, ja to pożyczę! Nie! Oddawaj! Nie tym razem! Oddaj! Oj! A, słońce! Chwila, słońce? Co mu się stało? Światło! Jest słońce w końcu! O tak! Dobra, czyli on reaguje na promienie słoneczne. Dupę, że tu nie ma słońca! No jest! No właśnie, są okna, tylko... No są... zasłonięte. Masz jakiegoś guzika, dźwigni? Nie, no, musimy się jakoś uwolnić! Freddy 5, zrób coś! O, niech to... nie... nie wiemy, co mamy zrobić. Kurde! Widzowie, nie mam pojęcia, co mam teraz robić!
Ej, w sumie, czekajcie, cięcie. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, bo wiemy, co kot strasza. Ustrasza go światło. Macie sumie... tą tarczę, bo słońce daje. O, o, mamy tarczę. O, ej, gdzie ty jesteś? No, tam jest. Okej, okay, musi coś nas tutaj... pająk! Kto tam jest? Pająki! Pająki? Dwa są! Pająki? Chodź! Nie, nic nie ma! Chodź, jeden, chodź! Chodź tutaj! Chodź ci szybko! Chodź! Przekryście liny! Czy to mnie tam trzyma? Pomóżcie! Pomóżcie nam się uwolnić! Ej, Mundrop! Bo jest ktoś jeszcze tam w korytarzu przecież! Właśnie, idź tam spać! Tam, szybko! No szybko, pomóżcie! Złe dzieci muszą iść spać! O! Dzięki! Czekaj, już wam też pomogę. Dobra, ty łap tutaj. Dzięki. Dobra. I jeszcze ty, szybko, chodź. Okej, okay, musimy teraz rozwalić to wszystko, chyba, że o czymś zapomniałem. Pewnie o czym zapomniałeś. Przecież pająki. Czekaj, o czym zapomniałem, o czym? Tak? Czy co jest? Co? Na coś wy się patrzycie. Co? O, no co z tym? Co wy chcecie? Co z tym? Może coś tam jest. Ej, tam jest jakaś dziura, czekajcie, muszę to zobaczyć. Jaka dziura? No, dziura jest, czekajcie. Da się tutaj jakoś wejść na te drabinki? No to nie zrobiłem, żeby się dało wejść, przepraszam ciebie. Ej, one mi coś tam pokazują, ale ej, co? Ej, coś tam faktycznie jest, ty! Co? Wejdź na Mopey Guy. Jakiś przycisk tam jest. Mopey Guy? Stąd widać, jeśli podskoczysz. Co? Czekajcie, o co chodzi? Czekajcie, jak tutaj się włazi? Mundrop, kurde! Aaa, nienawidzę go. Co ta? Widzisz? Tak, widzę! A, tylko jak się mam dostać? Ja tutaj teraz nic nie widzę. Kompletnie nic, wy też to nic nie widzicie. O nie. O nie. A! Gdzie ja nawet nie wiem, gdzie ja idę. Czekajcie, może ja stąd spróbuję jakoś trafić. Albo nie wiem, coś znajdę. O, tu jest ta kąsienica. Tylko, o nie, tutaj nic tutaj nie widzę, serio. Rozbij te szkło może. A, będzie... O! Czekaj, może tarczą. Nie uda mi się. Tak! Dobra, i teraz tylko... A, trafić tym muszę jakoś. To, coś. Tarcza! Monty, rzuć Gregorym tam. Co? Ej, to jest... Nie może tak człowiekiem rzucić, czekajcie. Ostatnia próba. Może tędy trafi jakoś. Może mi się uda. Nie, stąd też nie. Aaaa! O nie. Dobra, inaczej. Musi być tu jakieś inne przejście. Ja jakoś je tu zaprojektowałem. A tu z góry spróbuj tu na to wejść. A z góry nie wiem, czy się uda, chyba że pod kątem. Nie, nie uda się. Niedobrze. Jest bardzo niedobrze. A, może gdzieś... Może tędy, patrzcie, odbije się. Nie, nadal. Było blisko, spróbuj jeszcze raz. Nie, nadal. Co tam jest? Nawet nie wiecie, mam celować. Może tam pająk to kliknie. Nie, pająk nie da rady przecież. I stąd dwóch. No, kurde. Ej, czekajcie, doskoczyłem. Ale nawet we dwóch nie dają zrobić. Ja na to zrobiłem antypająk. Widzę. Czekajcie. Jestem na bardzo dobrej drodze. Wystarczy, że zrobię to raz, a dobrze. Czekajcie, jeszcze raz. Teraz! Działa! Mamy to! Wreszcie! Ja cię nienawidzę tego! Czemu to stworzyło? Co się działo? Nie. Nie! O nie! Nie! Ostrzegamy was! Co wy zrobiliście? No, słucham. Nie mam na to sił. Ty to w ogóle pamiętasz, co ty tu robiłeś? Nie. Wszystko na jego. Okej, inaczej, mam pomysł. Wyjdziemy stąd wszyscy. Gregory, ty będziesz spać, ale nie z nim! Osobno, z Freddym. Ja was jeszcze tak trochę tutaj ponaprawiam, bo w sumie wy macie tutaj jeszcze problemy z chodzeniem lekkie. Ale na spokojnie. A ty, Sunrise? A jemu wyłącz tryb nocny. No, wyłączę mu chyba. Wiesz co, Sunrise robimy tak. Ja? Tak. Ej, w sumie? Mam pomysł. Mam świetny pomysł, co z tobą zrobię. Dobrze, widzowie, już tutaj jestem, w ogóle jest już ogólnie u nas... Co my tutaj robimy? Już wam coś zaraz powiem. Posłuchajcie, jest właśnie u nas kolejny dzień, ja tutaj, jak widzicie, się trochę przebrałem. A dla was mam niespodziankę. Posłuchajcie, zapraszam was tutaj, zaufajcie. Ale mi się spać chce. Spokojnie, pójdziecie zaraz spać. Ja coś tobie nie ufam. To
Co ty robisz? Zaufajcie mi! Okej, okay. Drzwi się tutaj zamknęły. Uwaga! Komputer! Włącz tryb nocny! Ej, słyszycie to? Okej, okay. Dziękuję wam widzowie za oglądanie tego odcinka. Oraz pamiętajcie, żeby zostawić 1800 łapek w górę, ponieważ tak jest... Co to jest? Nie! Uciekam! No, poskończycie inaczej jak oni. Więc co, bądźcie grzeczni i pa pa! Do następnego! Drogi widzu, dziękuję, że wytrwałeś do końca oraz chciałem ciebie zaprosić do mojego poprzedniego odcinka.